wszystkim, z tej strony Yeti, jest dzisiaj ze mną Bzyku! Dziewczyna, hejka! Dziewczyna! Tutaj jest ząbek! Słuchajcie, dzisiaj pójdziemy do Żaby i Ogóra i powiemy, że mam nową dziewczynę i oni na pewno się, będą w szoku. Idziemy? Tak, to jest świetny pomysł! Świetny pomysł to jest Yeti, super! Dobra, chodź, idziemy. Idziemy. I słuchajcie, zostawcie w ogóle łapki w górę, 5000 łapek i będzie następny film z Yetowic albo z Palionowa, bo zostawiacie ich bardzo dużo. Ej, jesteś tam? Tak, jestem, z Yeti, zaczekaj. Nie mogę z twojego głosu. Musimy przemyśleć sprawę. Nie możemy chodź, tam chodź, idziemy na pomnik Palionki. Zaczekaj. Dobra, doleć tu. Jestem, już idę. Cześć. Dobra, musimy obmyślić plan. Generalnie plan jest taki. Idę do Góra, idę do Żabsona i mówię im, siema, jesteś moją nową dziewczyną, mam nową dziewczynę. Tam jest w ogóle Żaba, dobra, chodźmy tam. A, widzę. Damy radę, chodź. Idziemy? Tak. Żabson! A nie, to pa... O, Jezu! Ej, słuchaj, dobra, fajnie, że jesteście, słuchajcie, przyprowadziłem wam moją nową dziewczynę. Hejka! No co się śmiejesz, dlaczego się śmiejesz, to moja dziewczyna! Cześć, jestem Dawid, jestem lepszy ja od niego. Ja się cieszę, bo ty Żaba, ty sobie nie pozwala, ej, a dobra, bo tak w ogóle, to ja mam ci przypekę, że... jesteś Żaba! Dlaczego ty tak mówisz? Żaba, jaki ty przystojny! Dzięki! Dlaczego ty tak mówisz? Żaba! Yeti, weź tam! Jak ty masz? Yeti, kobieta! Idziemy! Yetiówka! I to jest moja dziewczyna, Żaba, więc ty się nawet nie zbliżaj do niej! Yetiówka, miętiówka! Yetiówka, weź sobie miętiówka! Dobra, ale powiedzcie tak szczerze, co sądzicie o nas? Pasujemy do siebie jak dwie krople śniegu. To jest pewnie twoja siostra, nie? Pasujecie do siebie jak... To nie jest moja siostra, to jest moja dziewczyna! Jak palma do Majorki, jak jajko do żurku, jak... Jakie jajko? Nie, no to jest moja dziewczyna, Żaba! Ale śmieszne! No, spara, nie powiem, że nie. Cześć! Ja mogę nie, ja wam, przywitać! Ja mi się wydaje, że to jest jakiś troll, że siostrę przyprowadził. Nie, to nie jest moja siostra, to serio moja dziewczyna. Matkę przyprowadził, wstydziłbyś się Yeti, naprawdę. To nie jest moja mama, to naprawdę jest moja dziewczyna. Ja nie wyglądam ci na kogoś, kto może mieć dziewczynę, przecież jestem idealnie tutaj. A co jak dobra, bije ci dziewczynę. Ej, nie bijej, mam mieć! No właśnie! Robię się groźnie. No! Ja powiem tak! Co? Ona wygląda tak samo źle jak ty. Jak tak samo źle? Przed chwilą do niej ją podrywałeś. No ci obydwoje żółte zęby. Co? Nieprawda, są białe. Prawie białe, są srebrne. Ale nie zeza, macie we dwóch zeza. Ale wkurzacie zeza. Macie zeza. Ale wkurzacie. Ja myślę, że Yetiówka... Dobra, nie, musicie być mili. To jaki plan dnia? Jakieś wycieczka? Trzeba ją oprowadzić po Palionowie, bo to kiedyś było moje miasto, Yetiówka. W tym budynku Yeti był wyzwany od frajerów. W tym budynku Yeti był wyzwany od debili. W tym budynku natomiast Yeti był przetrzymywany 3 godziny. Ale to było kiedyś. I wy za to poszliście do więzienia. Nawet tutaj jest Żaba. Nie dajcie się zmylić, to jest wszystko prawda. Żaba i Palion są poszukiwani. Jak tutaj widzę. Ej! Dobra, już nie są poszukiwani. Ej, jestem Żabson! Chodź, Yetiówka, pokażę ci mój były dom. Dobra, oni się pójdą, chodźmy gdzieś. Chodźmy sobie po prostu. Czekaj, Yeti! Gdzie wy idziecie? Ej, czemu ty cały czas strzelasz z łuku? Spokojnie, no bo was nie lubię, nie? Ej, a mam pytanie do tej miętówki. Jakiej miętówki? No do tej twojej tam świni. Ile jesteście razem? Co cię to obchodzi? Właśnie, co cię to obchodzi? Jesteśmy razem już od roku. Czy jak ty to ukrywałeś, Yeti? Jak to działa? Nieważne, nie mogę wam powiedzieć. Ale tak szczerze, nie, dobra, powiem wam szczerze, co uważam. Uważam tak, że ty po prostu, Żaba, mi zazdrościsz, bo ty jesteś brzydki i nie masz dziewczyny. No, wstydziłbyś się zazdrościć. Ale przyznaj ogór, że mi zazdrościsz. Bo ty nigdy nie spodziewałeś się, że mogę mieć dziewczynę. Klaty. Tak, obłożone klaty, takich długich paznokci. Dobra, ale lepszy ryc niż nic. Bez obrażeń, Yetiówka. Yeti. Co?
Ale prawda? Prawda, że tutaj w zazdrości? No ale oczywiście, że zazdrości. Bo ty żaba nie masz po prostu, nigdy nie miałeś prawdziwej dziewczyny, no, ale ja mam. Wiesz co, ja ci zgadzam się z tobą, nie? Tutaj w zazdrości totalnie. Prawda, ale teraz walnęłeś, mamy takie rozsprzęglenie na mnie, że to jest hit, nie? Naprawdę. Ale to nie pierwszy raz tutaj ogórwa i rozprzęglenie. Ogórz, ja mam jedno pytanie i ty musisz przedstawić Jetiówce tego gościa, tylko go nie bij, Jetiówka. Bo ja ci powiedz mi twoim zdaniem spaliłem... Nie bij, nie bij, nie! Ej, ej, Jetlag, powiedz mi, czy spaliłem sprzęgło na Dave'a. Moim zdaniem tak. Lekko zostało spalone sprzęgło, ale jest to do wybaczenia, bo żaba też czasami wali takie sprzęgła. Nie mogę zbadać, nie? Ale nie, nie żaba, tak akurat pali sprzęgło. Nie pali sprzęgło, że to jest zamknięte. Ej, a kto to jest w ogóle? Czemu on cały czas tu siedzi? Odkąd tu jestem, to on cały czas tu jest? Się mojego kolegę. To jest mój lokator. Ale on się chyba wkurzył. No odejdź się od niego, on nie lubi towarzystwa. Ej, dobra, żeba, chodź na chwilę na słówko, potrzebuję słówka. Chodź na chwilę. Ale ty mnie wyzywasz, że teraz miał słówko będziesz? Tak, tak, na słówko. Słuchaj, Żabson, potrzebuję kwiatka. Bo nie ma, zapomniałem dzisiaj dać. A potrzebuję, no daj mi kwiatka. O, dzięki. Jetiówka, chodź na chwilę. Patrzcie to, tak się podrywa dziewczyny lamusy. Najbardziej denny, denny kwiatek, nie? Nie, słuchaj, Jetiówka, bo ty lubisz takie kwiatki. Słuchaj, jesteś piękna niczym horyzont na Palionowie. Trzymaj kwiatka. Aj, co, i co, żaba? Ale zaśmierdziało sposobem mówienia Dave'a, nie? Co, jakim sposobem on nigdy tak nie powiedział? Ale tutaj widać, że moje podrywy tutaj są brane. No. Nie, co wy mówicie? Dave podryw type, nie? Nie, dobra, ale bo cały czas gadamy o wszystkim i o niczym. Tak serio, co sądzicie o Jetiówce? Bo ona się strasznie stresowała tutaj przyjść. Uważam, że jeżeli jest tak samo podobna w głowie jak ty, bo z wyglądu jesteście podobni, ale jeżeli umysłowo jesteście tak samo podobni, to jesteście siebie warci. Nie jestem, ja jestem po prostu. To był komplement. Ja nie wyrażam swojej opinii, zostawię dla siebie. Dobra, ale dobra, dziękuję wam. Dobra, to wszystko. Dziękuję wam. Ale nie zaimponiłeś mi, szczerze. Dlaczego ci nie zaimponowałem? Przecież przyszedłem z dziewczyną, żaba, ty nigdy dziewczyny nie miałeś. Co się dzieje? Co się dzieje? Co to było? Ja to widziałem. Ej. O, co było? Ej, przerażające. Ej, to było straszne. Weź zrób tak jeszcze raz. Ja ze mnie rozmawiam, weź mi ją. No bo ona jest normalna, no serio. Po prostu się stresuje i ma taki wyraz twarzy. Ona sobie twarz odrywała. Twarz sobie właśnie wyrwała twarz, bo widać jej prawdziwą facetę. Dobra, spadam, daj, ja uciekam. Weź mi tego homunculusa spalionowa. Dobra, chciałem po prostu, ja tu przyszedłem wam się pochwalić, że mam fajną dziewczynę, wy nie macie... Dobra, ty masz... Wiesz, nie ma się czym chwalić. Co, nie ma się czym chwalić? Dobra, żeba, pożałujesz tego. Dobra, idziemy, Jetiówka, wracamy. Wy jesteście bardzo niemili i pożałujecie tego, co mówiliście, naprawdę. Ona też ma uczucia, rozumiecie? Idziemy. Też ma uczucia. Chodź, idziemy stąd. Wracamy na Jetowice. Co matko Yeti? No, masakra, nie wiem czy się udało, ale... Udało się, dobra. Fajnie było. Dobra, bzyku, chodź, musimy teraz to obgadać. Tak, musimy, oczywiście, że tak. Dobra, co sądzisz, ci się wkręcili? Moim zdaniem żaba się tak wkręciła i to było widać, że po prostu mi zazdrości. On mi zazdrości tego, że ja mam dziewczynę, a on nie ma. Znaczy, no nie mam, ale Ja nie wiem, czy żaba się wkręciła, ale panią się wkręcił i to jest najważniejsze. Dobra, panią się wkręcił. Widzowie, dziękuję wam za ten odcinek. Zostawiajcie te łapki w góry, jeżeli chcecie więcej troli i innych takich rzeczy. Papeczki. I to by było na tyle. Wbijcie do Bzyka, bo świetnie odegrał swoją rolę. Trzymajcie się, cześć!